Witam Państwa na moim kanale, Tomek Wiejski. Dzisiejszy dzień, kongres PL 2050, Szymon Hołownia. To są tematy, które w zasadzie wstrząsają opinią publiczną. Musicie Państwo wiedzieć, że od samego początku istnienia pomysłu PL 2050 i pojawienia się na scenie politycznej Szymona Hołowni byłem dalece krytyczny wobec tej osoby. Po wyborach prezydenckich, w których wygrał Duda i jak wiemy, że są daleko idące wątpliwości, czy te wybory były uczciwe, niejednokrotnie przywoływałem kwestię rozliczeń Komitetu Wyborczego Prezydenckiego, rzecz Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta pana Szymona Hołowni. Wskazując szereg wątpliwości, które podnosiłem na Twitterze. Po jakimś czasie zostałem przez pewną osobę, której no tutaj nazwiska nie będę ujawniać, zostałem poproszony, abym dał spokój, żebym już nie męczył tego biednego Szymona Hołownię, bo przecież gramy wszyscy w jednej drużynie. I przyjrzawszy się temu tematowi bardziej krytycznie wobec siebie i moich hipotez i tez, uznałem, że faktycznie nie ma sensu, aby bić przysłowiową pianę, bo tak na dobrą sprawę nic nie jest jeszcze wyjaśnione i pewne. Po czym nie indagowałem już tematu Szymona Hołowni, nie atakowałem PL 2050, aczkolwiek nie byłem zupełnie bezkrytyczny wobec ich kolejnych wynurzeń. Popełniłem kilka tekstów na temat ich utopii, czyli strategii 2050. Ostatnio zamieściłem nawet materiał. Natomiast dzisiejszy dzień, drodzy Państwo, powoduje, że maski opadły. Okazuje się, że pan Szymon Hołownia, nie wiem, czy nie chciałbym absolutnie obrażać pana Hołowni, nazywając go pożytecznym idiotą, ale wszystko, co robi i co robił dotychczas, a szczególnie po dzisiejszym jego wystąpieniu, wskazuje na to, że ten pożyteczny idiotyzm, który zaprezentował na scenie, gdzie przez mikrofon atakował Donalda Tuska i wszystkich dookoła związanych z Koalicją Obywatelską, szydząc, wyśmiewając, kpiąc, opowiadając jakieś fantasmagorie przetykane utopijnymi pomysłami programowymi, których nigdy nie będzie w stanie zrealizować. Wszystko to okraszone takim słodziutkim, Państwo wybaczą za określenie, takim słodziutkim pierdzeniem o niczym. Ja nie wiem, czy jaki jest problem pana Szymona Hołowni i tej formacji, ale im się wydaje, że są jakąś szczególną i swoistą opozycją do opozycji. Kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, chyba, tak zakładam, w jakiej sytuacji znalazła się Polska i ich programy i malowanie świetlanej przyszłości, fruwające samoloty i latające samochody nad miastami, to jest polityczne science fiction. Nas, proszę Państwa, czeka bardzo ciężki czas po upadku reżimu Zjednoczonej Prawicy, bo będziemy musieli Polskę odbudować, zlikwidować inflację. Zanim to wszystko wróci do normy, może minąć naprawdę kilka lat. A pan Hołownia zachowuje się tak, jakby w dniu, w którym Kaczyński odda władzę, to nagle Polska będzie krajem mlekiem i miodem płynącym. Jestem przekonany głęboko o tym, że tym razem wyborcy, czyli państwo, nie dacie się nabrać kolejnemu Biedroniowi, Kukizowi i Ryszardowi Petru. Bo jest tak, że przy każdych wyborach pojawia się podobne indywiduum do wymienionych wcześniej, którzy używając populistycznych haseł i bardzo chwytliwych tekstów, przekonują ludzi, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska
to jest samo zło, a oni wiedzą, co najlepiej zrobić. Spójrzcie Państwo, jak ci wszyscy politycy, czy pseudopolitycy, zakończyli swoją egzystencję. Pan Ryszard Petru się skompromitował, zaorał. Podobnie stało się z panem Kukizem, który na jego własne życzenie, tak można go dzisiaj nazywać szmatą, bo został przecież politykiem i to jeszcze propisowskim, żeby było zabawniej. Pan Robert Biedroń założył Wiosnę, dzięki której wprowadził swoich ludzi do Parlamentu Europejskiego, gdzie zarabiają dobre pieniądze w euro, daj im Panie Boże zdrowie, ale swoich wyborców zrobił w bambuko. I podobnież tak jak ich cały program, to są kolejne utopie. I dzisiaj, drodzy Państwo, mieliśmy istny festiwal hipokryzji ze strony pana Szymona Hołowni. Chciałbym nazwać go nawet bufonem, ale no, staram się tutaj używać w miarę przyzwoitych słów, aby nie było tutaj zbyt wiele inwektyw, choć proszę Państwa, jest mi naprawdę ciężko omijać takie przymiotniki, no bo jakże inaczej można określać człowieka, który oderwany od rzeczywistości atakuje Donalda Tuska, który w swoich wypowiedziach wielokrotnie zapraszał PL 2050 do udziału we wspólnej liście opozycyjnej, a pan Hołownia z panem Kobosko z sobie tylko znanych powodów bardzo się przed tym zbraniali. Oczywistym jest, że do pięt nie sięgają panu Tuskowi, ani pod względem politycznym, charyzmy, wiedzy i jeszcze w wielu innych aspektach, ale próbują zaistnieć w przestrzeni publicznej, ale popatrzcie Państwo, czyim kosztem? Kosztem nas, Polaków i Polski, która jest w tej chwili w totalnej ruinie. To są zgliszcza, a nie państwo. Nie można pozwolić na to, aby taka formacja kiedykolwiek mogła zaistnieć realnie w przestrzeni publicznej jako partia współrządząca czy mająca wpływ na ramy, w jakich będziemy żyć. To od Państwa będzie zależało, aby pan Szymon Hołownia obszedł się przysłowiowym smakiem i nie przekroczył nawet progu wyborczego. Drodzy Państwo, ludzie PL 2050 nie odpowiadają na trudne pytania. Pan Kobosko nie patrzy w oczy, kiedy się z nim rozmawia, pan Hołownia ignoruje pytania. Jakby ich nie zadać i w jakiej formie udaje, że ich nie słyszy. Pan Hołownia tylko mówi, mówi, mówi i mówi. Przypomnę tylko, że w grudniu 2021 roku pan Hołownia na jakimś spotkaniu ze swoimi działaczami, gdzie również była pani Henning-Kloska, powiedział, że de facto ich program gospodarczy, tak, czy też program polityczno-gospodarczy, no to nie jest jakiś dogmat, że to się zmienia, że w zasadzie to jeszcze wiele może ulec zmianie i że oni do wyboru będą mieli mapę drogową, jak naprawić Polskę. Gdzieś tam w trakcie tego spotkania powiedział też, że inflacja to w sumie jest fajna sprawa, bo tworzy przestrzeń do obniżenia podatków. I powiedział, tak, obniżymy podatki. No, proszę Państwa, ja chcę się budować bogatą Polskę pieniędzmi publicznymi, ja chcę się obniżać podatki. No tutaj pan Hołownia przeczuł sam sobie, chwaląc jeszcze de facto, że inflacja to jest w sumie fajna sprawa. Nie znajduję słów oburzenia po tym, co dzisiaj usłyszałem. Panu Hołowni oczywiście jak najlepiej w życiu życzę, ale że może skupił się na swojej celebryckiej karierze, bo tam zarabiał, podejrzewam, dobre pieniądze, a niech się od polityki, a szczególnie mojego kraju, odstosunkuje raz, a dobrze i niech nie rozbija opozycji, niech nie miesza ludziom w głowach, niech nie próbuje tymi żałosnymi, socjotechnicznymi metodami, tą swoją armią troli tych cyfrowych ambasadorów marki, którzy zalewają social media i zadają mi w kółko to samo pytanie, czy czytałem Strategię 2050. Owszem, czytałem. Czytałem wzdłuż i wszerz, przerobiłem je wszystkie i uważam, że jest to stek bzdur, drodzy Państwo. I jestem w stanie to w każdej sytuacji i w każdej polemice, otwartej dyskusji udowodnić, przedstawić i przyklepać. I to w zasadzie wszystko.
Kochani Państwo, nie ufajcie PL 2050 i panu Hołowni. Nie da się tego w żaden sposób obronić, tych wszystkich fantasmagorii, które ten pan dzisiaj ze sceny opowiadał. Już pomijam, że uderzył w opozycję, uderzył w Donalda Tuska, de facto przysługując się, jak ten przysłowiowy, pożyteczny idiota, przysłużył się Kaczyńskiemu. Nie wiem, czy zrobił to świadomie, czy też jest to uwarunkowane jego wybujałym ego i poczuciu jakiejś szczególnej wartości i wyjątkowości. Nie, panie Szymonie, nie jest pan ani wyjątkowy, ani szczególnie politycznie mądry. W moich oczach, w mojej ocenie, jest pan politycznym kuglarzem, takim telewizyjnym kaznodzieją, który będzie prosić, żeby zaraz zadzwonić na 0700, żeby wesprzeć jego dzieło. Coś obrzydliwego, naprawdę. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Subskrypcji, przepraszam, się przejęzyczyłem. Targają mną emocje trochę. Zrozumcie Państwo, taki emocjonalny trochę bywam czasami w takich sprawach. Więc subskrybujcie mój kanał. Ja się kłaniam nisko Państwu i do usłyszenia.